Szczęść Boże, w trzecią niedzielę wielkanocną. Decyzja o ukrzyżowaniu Jezusa była decyzją ludzi. Bóg przychodzi do nas ze swoją łaską i nie zsyła cierpienia. Przychodzi do nas w sposób zupełnie inny, niż my tego oczekujemy i się w ogóle spodziewamy. Nagle okazuje się, że nad wszystkim nie możemy mieć kontroli. A jednak ciągle do tego dążymy, żeby zapanować nad chaosem, jaki dzieje się w naszym życiu. Nasze życie ma zaplanowane różne scenariusze, które wymyślamy i pieczołowicie układamy w swojej głowie. I przychodzi jakieś wydarzenie, przychodzi coś, co burzy nasz plan. Rzeczywistość nie pokrywa się z nimi. Bóg przychodzi w różnych momentach naszego życia. Przychodzi i dołącza do nas w drodze, która okazuje się naszą ucieczką. Bo kiedy zbyt wiele się dzieje niezrozumiałych wydarzeń, to pierwsze, co chcemy, to właśnie uciec jak najdalej. Tak zwyczajnie, gdyż nie czujemy się dobrze w nowych okolicznościach. Myśmy się spodziewali, powiedzieli uczniowie. Tylko te oczekiwania nie zakładały niczyjej śmierci. Plany, jakim przedstawiono, były przejrzyste. Pójdziecie na cały świat głosić Ewangelię. Pójdziecie głosić Królestwo Boże. Pójdziecie jednać ludzi. Wszystko skończyło się w piątek. Wielki piątek o 15:00. Tak bynajmniej się wydaje. Śmierć Jezusa sprawiła, że oczy uczniów zostały zasłonięte. Zostały uwięzione w grobie ich nauczyciela i przykryte kamieniem, który zamykał wejście. Została im przedstawiona wizja podróży do różnych krajów, do różnych narodów, ale nikt nie zdążył powiedzieć: idźcie i głoście. Ich stopy już zapaliły się do tej drogi, ale dziś poniosły ich do Emaus. I w tej drodze, pełnej smutku, zawodu i niezrozumienia, pojawia się człowiek, który wydaje się być głuchy na wszystkie wiadomości. Jakby oderwany od życia, niezbyt zainteresowany aktualnymi wydarzeniami. A gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Zupełnie tak samo jak na początku powołania uczniów, tak samo teraz, w chwili ich zagubienia, to Pan podejmuje inicjatywę, by ich zbliżyć do siebie i oswoić, by iść obok. Jest niesamowite doświadczenie obecności Boga i Jego miłosierdzia. On po prostu nie przestaje być z nami, pomimo naszych wad, wątpliwości, słabości. Nawet jesteśmy przepełnieni smutkiem i patrzymy na życie pesymistycznie, gdy nasze serce sprawia, że jesteśmy nierozumni, nieskorego serca. Gdy jesteśmy ludźmi małej wiary, On idzie obok. Kiedy Jezus przychodzi do tych dwóch, zmierzających do Emaus, kiedy łamie chleb i wyjaśnia Pisma, wówczas zostaje rozpoznany. Może po jakimś szczególe, który był charakterystyczny dla Jezusa w tym łamaniu albo w tym tłumaczeniu słowa. Nieważne. Z ich oczu spadły klapki. I nagle doznają olśnienia, że to jest On, ich Pan i Nauczyciel, umarły, a żyje, pogrzebany, a zmartwychwstał. I co dalej? Trzeba wracać. Pierwszą misją jest zaniesienie dobrej nowiny do swoich ziomków, do swojej wspólnoty. Zbitych, zmarnowanych i zawiedzionych uczniów obecność Jezusa postawiła na nogi. Przywróciła do życia. Tym jest Eucharystia, na którą przychodzimy w różnym stanie. Często jest to stan agonalny, wegetatywny, bo cały tydzień dał nam niezły wycisk. Praca, dom, obowiązki wycisnęły nas jak cytrynę. Czujemy się beznadziejnie i wskrzeszenie nas z jakiegokolwiek życia graniczy z cudem. Nasze przyjście na mszę często z obowiązku, przyzwyczajenia sprawia, że tu doznajemy podniesienia. Tu usiadamy do stołu słowa i ofiary, gdzie karmimy się i otwieramy oczy. Słyszymy wezwanie i zostajemy posłani. Eucharystia jest pamiątką ostatniej wieczerzy, a ta była ucztą miłości. Tak więc pamiątka miłości Pana otwiera nasze oczy i zaprasza do działania. Zobaczmy, że podczas Eucharystii Bóg jest obecny w czytanym słowie. Później widzimy Go w ukazanie nam hostii i kielichu. A kiedy przystępujemy do komunii, już Go nie widzimy. Znika nam z oczu. Jednak nie jest to zniknięcie z naszego życia. To, że Go nie widzimy, nie oznacza, że Go nie ma. On wchodzi w nas, wypełnia nas sobą. Wtedy nasze serce zaczyna pałać. Staje się niespokojne i pragnie dzielić się tym, co samo odczuwa. I to, co możemy, to pomyśleć, co dziś jesteśmy w stanie czynić i zacząć to robić, skupiając się na prostych rzeczach, jakie stawia nam nasze dziś. Patrzmy na to, co możemy robić w naszej codzienności, na miarę naszych możliwości, a resztę pozostawmy Jemu. Bo każdy dzień jest jak wejście na górę. Każdy krok przybliża nas do radości zdobycia szczytu. A szczytem chrześcijańskiego życia jest życie z Bogiem na wieki. A Jego początek jest tu, podczas naszego ziemskiego pielgrzymowania.
z Panem Bogiem.